Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj z nami gościnnie History Hiking. A po co tutaj jesteśmy? Ponieważ chcemy wam pokazać tajemnicę Arado. A co tutaj właściwie było, tego dowiecie się na odcinku. Projekt Arado to jedna z tych drugowojennych historii, które owiane są wieloma legendami i naszpikowane znakami zapytania. Podczas nasilenia się alianckich nalotów bombowych, Niemcy wiedzieli, że aby wygrać wojnę, muszą uciec z fabrykami w bardziej bezpieczne miejsce. Wybierają więc Dolny Śląsk i między innymi Kamienną Górę, w której w budynku zakładów włókienniczych lokuje się tajne biuro projektowe firmy Arado. To właśnie oni pracują nad projektami samolotów odrzutowych II wojny światowej, jak Arado 234 czy legendarny projekt Arado 555, który miał mieć zasięg umożliwiający bombardowanie terenu USA. W międzyczasie rękoma więźniów z obozów koncentracyjnych drążone są liczne podziemne tunele, a wręcz całe miasta pod Kamienną Górą. Na chwilę obecną wiadomo tylko o 10 takich kompleksach schowanych pod powierzchnią ziemi, lecz podobno jest ich znacznie więcej. Co więc naziści chcieli ukryć w tych tunelach? Nad czym tak naprawdę pracowali? I czy rzeczywiście Arado było tajnym laboratorium Hitlera? Przekonajcie się sami. Bardzo ważny jest również ten budynek, o którym opowiem Maciek. Maciek, którego możecie kojarzyć z kanału History Hiking. I tak się składa, że tutaj pracuję. Tak, mam tutaj przyjemność oprowadzać turystów i być kierownikiem tego obiektu. A jest to kompleks szalenie ważny w kontekście całego przemysłu zbrojeniowego z czasu II wojny światowej. Powiedziałeś o budynku, o tym XIX-wiecznym budynku, który no, bardzo charakterystycznie wygląda. Gdyby tego budynku nie było, nie byłoby podziemi, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna. I to właśnie w tym budynku, to bardzo istotne, w latach 40. znajdował się Wydział Inżynierii firmy Arado Flugzeugwerke, a była to firma bardzo ważna, bo zajmowała się projektowaniem i produkcją samolotów o napędzie odrzutowym. Pytanie tylko, po co są w obrębie tego budynku, nieopodal tego budynku, wybudowane podziemia, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna? Mam nadzieję, że tą zagadkę postaramy się wspólnie z wami rozwiązać. Na pewno będziemy walczyć, na pewno będziemy próbować, także chodźcie z nami do podziemi. Teraz jesteśmy na ulicy Lubawskiej i właśnie wchodzimy w podziemia. I tutaj nie zaskoczę was, jeżeli powiem, że jest to miejsce turystyczne, bo tak jest. I bardzo dziękujemy tutaj za umożliwienie zwiedzania, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy wam nie pokazali miejsc, które nie są do końca dostępne dla turystów. I tak pojedziemy później na ulicę Wiejską, gdzie są podziemia jeszcze nie do końca zbadane i dzikie. Te obiekty były opuszczone i co ważne, one nigdy w czasie II wojny światowej nie zostały skończone także przez Niemców. Bo technicznie tutaj najprawdopodobniej były schrony po prostu. Tak, my mamy do czynienia najprawdopodobniej ze schronem przeciwlotniczym, który został wybudowany z bardzo prostego powodu. Gdyby doszło do zbliżenia się frontu, to pracownicy firmy Arado Flugzeugwerke mogliby bezpośrednio z budynku, w którym te zakłady się znajdowały, schronić się przed ewentualnym atakiem z powietrza właśnie w tym miejscu. Wszystkie te tunele, po których teraz się poruszamy oraz te dzikie, o których wam mówiłem wcześniej, były wykute rękami więźniów. To wszystko było kute ręcznie. Gdzieniegdzie jeszcze, jak się człowiek przypatrzy, można zobaczyć takie uderzenia kilofa. Natomiast finalnie miało być to wzmocnione, tam płótem mam takie korytarze, cegłami, a na to agregatem miało być narzucony po prostu beton, tak, w celu jakby umocnienia tego. No tutaj jak zobaczycie, to widać raczej gołą ścianę. Szpital, tak? Macie tutaj od jakby... Szpital polowy, tak? Tylko, że ten szpital polowy docelowo nie miał znajdować się w obiekcie, w którym my teraz jesteśmy. Takowy szpital miał istnieć pod tak zwaną górą zamkową przy dzisiejszej ulicy Księcia Bolka i tam faktycznie szpital polowy miał się znajdować. Według takich informacji, no już mogę je nazwać bardzo solidnymi informacjami, takimi potwierdzonymi. No wiadomo, że Dolny Śląsk, generalnie całe to województwo, dzisiejsze województwo dolnośląskie, było przez długi okres wojny miejscem bezpiecznym. Stąd też na przykład wywożono właśnie na Dolny Śląsk rannych żołnierzy, chociażby oficerów z frontu wschodniego i tutaj mieli być poddawani rekonwalescencji i dalej wysyłani na front. Kamienna Góra, no bo powiedzmy sobie szczerze, no, że odgrywała tą dosyć dużą rolę podczas II wojny światowej. Bardzo dużo słyszy się o obiektach w Górach Sowich, natomiast Kamienna Góra gdzieś w tym wszystkim
ginie. A nie powinno tak być. Dlaczego? Dlatego, że Kamienna Góra była w czasie wojny miastem bardzo istotnym z punktu widzenia machiny zbrojeniowej Hitlera. To tu znajdowały się zakłady, takie jak chociażby Wydział Inżynieryjny Arado, o którym właśnie tak, dla którego się spotykamy, zakłady Kugelfischer, gdzie Niemcy rękami więźniów produkują 30% zapotrzebowania na łożyska kulkowe dla Luftwaffe. No tak, to przecież to wszystkie samoloty, czołgi, samochody, motory, to wszystko musi dzięki temu funkcjonowało, nie? Dokładnie. I kolejnym takim bardzo istotnym miejscem jest oddalona 4 km od Kamiennej Góry Antonówka. Mhm. Tam na obszarze kilkudziesięciu hektarów Niemcy budują potężną fabrykę amunicyjną i centrum logistyczne, z którego to uzbrojenie wyjeżdża. I wszystkie rzeczy, które my dzisiaj pokazujemy turystom, które są, nie wiem, pociskiem moździerzowym, granatem, kartuszem, lufą od Mausera, są wykopywane właśnie z tego lasu. O Kamiennej Górze bardzo niewiele się mówi także w kontekście podziemi, a warto o tym powiedzieć, że oficjalnie mówimy o tym, że jest tu ich nawet, uwaga, 11 km. Właśnie przeszli turyści, oni nie mogą wejść tutaj do tej części korytarza, do którego wejdziemy my. Tajemnicze wrota do tej najbardziej oryginalnej części naszego kompleksu. Tunel, jak widzicie, no, jest może nie zalany, ale znajduje się w nim woda. Tak, jak światła robią robotę, tak szczerze mówiąc. Właśnie, no, chodzi o to, żeby jednak tych turystów w czasie przenieść, ale najciekawsze jest to, co znajduje się na końcu tego tunelu. Jeszcze wam nie powiem, po prostu podejdźmy, wszystko wam wytłumaczę. Dobra, chodźmy. Słuchajcie, znajdujemy się w tunelu, który miał służyć pracownikom Arado w przypadku bombardowań potencjalnych. Tutaj mieli się ewakuować. Maciek ma dla nas niespodziankę jakoś na końcu tunelu, więc nie wiemy, co to jest, ale faktem jest, że tym tunelem mieli czekać do miejsca, w którym mieli się schronić przed bombardowaniami. A ciekawi mnie ta niespodzianka. Słuchajcie, tak naprawdę niespodzianka jest już w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę na te ściany. One są oryginalne, to nie jest nasza robota. Gdyby nasze podziemia były skończone, to byłyby właśnie obudowane w taki sposób, czyli to jest tunel, który jest w największej części obetonowany. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że być może zaczynali kopać od tego miejsca. Ale te łuki są skończone, nie? Tak, i tak miał ten tunel oczywiście wyglądać. I docelowo miało to przebiegać przez całe nasze podziemia. I taka konstrukcja podziemi sprawia, że że te obiekty stawały się schronem przeciwlotniczym, zdolnym do tego, aby faktycznie kogoś tu chronić. Pytanie kogo? No i co znajduje się na końcu tunelu? Uśmiechnął się, więc coś jest. To nie jest naturalny zawał. To nie jest sytuacja, w której po prostu zapadła się skała z biegiem czasu. Nie, to jest przysypane. Mogę wam pokazać, co tu się znajduje. Tu jest piach, tu są cegły, tu są cegły. Nawet kawałeczki drobne porcelany się tutaj trafiały, więc ewidentnie ktoś to przysypał. I teraz, gdybyśmy mogli zobaczyć, co znajduje się dalej, bo ten tunel do kogoś prowadzi, to zobaczylibyście, że prowadzi on bezpośrednio pod zakłady Grunfelda, pod ten budynek, gdzie znajdował się Wydział Inżynieryjny firmy Arado. To jest właśnie ten tunel. Ja pamiętam, byłem dzieckiem, nie wiem ile miałem, 15-16 lat, kiedy ten budynek jeszcze był w innym stanie niż teraz, to wszyscy, nawet pracownicy tych zakładów, już długo, długo po II wojnie światowej, oni wiedzieli, że z tego budynku jest wejście do podziemi. Z tego budynku było bezpośrednie połączenie do miejsca, w którym jesteśmy. Czyli to jest, zobaczcie, jaki duży schron przeciwlotniczy. Tak naprawdę z budynku pracownicy Arado mieli wejść tędy i wchodzić na obiekt, który ma niecały kilometr. Okay. Więc możemy sobie jedynie wyobrazić, ile tych pracowników było. A może były to też schrony przeciwlotnicze dla pracowników i dla ludności cywilnej? Ciężko powiedzieć. Chyba, że będziecie to jeszcze odkopywać? Będziecie chcieli to połączenie znaleźć? Czy na razie to zostanie tak, jak jest? Wiesz co, nie jest to takie proste. To dosyć ciekawe właśnie. Co tak, tylko że budynek jakby został po prostu wyburzony, teraz jest tam parking Biedronki, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdybyśmy chcieli się przekopać, to możemy po prostu zapaść jakieś auto pod ziemię, nie chodzi nam o to. Natomiast to wejście każdy mieszkaniec Kamiennej Góry faktycznie zna. No to zostało przysypane, zwróćcie uwagę, że po prostu jest tu jedno wielkie zrzutowisko gruzu różnego rodzaju, kupa śmieci, jest to po prostu zatkane, ale nawet zobaczcie, że rura wychodzi z tego miejsca. Aha. W każdym miejscu, gdzie masz jakby długi tunel, co nie? Są postawione właśnie miejsca strzelnicze. Tak, jest to, wiesz, tworzone specjalnie pewnie jako ekspozycja, ale można przy okazji z tego skorzystać i poczuć się, nie wiem, jak w schronie, nie? To z tej strony. No, tu wiesz, to jest jakby zrobione przez tutaj właściciela, tak? Ale pomysł jakby jest bardzo prosty, mianowicie kiedy ktoś by z tamtej strony nadchodził wróg, to prójesz na niego od razu, co nie? Dokładnie. Tutaj zaczyna się już taki korytarz, który jest obłożony cegłą i to jest oryginalna cegła. Natomiast u góry, jak widzicie, jest o wiele większa hala. Dlaczego tak było? No za chwilę zobaczycie. Jeszcze jedna ciekawostka.
Te cegły miały być pokryte takim lanym betonem. Bardziej kwestie ozdobne, ale to też nie zdążyli tego zrobić, z tego co słyszeliśmy, ale to też takim... Znaczy no Niemcy. To... Niemcy, tak, tak, tak. Mówimy, tak jak mówisz, oryginalne cegły. Oryginalne też miał tu być taki pokryty lanym beton, nie? O panie! Robi wrażenie. Ta hala, ale... Robi wrażenie. Ta hala, jeżeli mówimy o schronie, to ta hala... Czemu oni zrobili ją tak akurat w tym miejscu wysoką, jeżeli tutaj miał być tylko schron? Czy na przykład rzeczywiście chcieli tu jakąś przenieść możliwość fabryki? No właśnie to jest dobre pytanie, nie? My nie dysponujemy taką dokumentacją stuprocentową, która by nam jednoznacznie potwierdziła, co w tych obiektach miało się znajdować, ale na chłopski rozum mamy dużą halę połączoną w bardzo niedalekiej odległości z zakładami, gdzie zawiował się wydział inżynieryjny i pamiętajcie, to ważne, że na parterze tego budynku, o którym rozmawiamy cały czas, znajdowała się fabryka spadochronów dla wojska niemieckiego. I w razie, gdyby doszło do jakichś działań wojennych, to dlaczego by nie przenieść tej produkcji pod ziemię? Właśnie to dlatego jest... W ogóle też fajnie poruszyłeś wcześniej za kamerą taki jeszcze temat, że poznałeś osobę, która razem z matką zakradała się do tej fabryki właśnie produkujących spadochrony, gdzie zabierały to, co zostało i z tego szyły suknie. I potem to sprzedawały, można powiedzieć, czyli takie pierwsze suknie ze spadochronów. Nie wiem, czy coś takiego jeszcze gdzieś istnieje. To jest w ogóle taka historia, my zresztą o tej pani, bo tu niestety już nieżyjąca pani Gertruda Wojnowska się nazywała. Nie zrobiliśmy też film na naszym kanale. Ona faktycznie mieszkała tutaj w 1945 roku na obrzeżach Kamiennej Góry i opowiadała, że z mamą wyciągały z tych zakładów to, co zostało, te fragmenty niemieckich spadochronów i szyły z tego suknie ślubne. Ale czym zajmowała się firma Arado? Tutaj za mną jest taki plan koncepcyjny samolotu, który, jak sama nazwa wskazuje, był koncepcyjny. Nie udało się go dokończyć, ale sam plan Arado 555, tych modeli było kilkanaście z tego co pamiętam, chyba 11 dokładnie. Samolot dalekiego zasięgu, samolot zlecony przez samego Hermana Göringa, który miał być zdolny bombardować cele w Stanach Zjednoczonych i paraliżować całą gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Na to zabrakło czasu, ale co ciekawe, tu jest makieta tego samolotu i co jeszcze ciekawsze, ten samolot miał być zdolny przenosić broń jądrową, na którą pracowały Niemcy nazistowskie. To jest wiadome, ale łącząc koncepcję tego samolotu, tak jak wspominaliśmy, zdolnego do przenoszenia broni jądrowej, gdyby powstał, z Rize, gdzie najprawdopodobniej domysły, ale praktycznie to jest pewne, pracowano również, Niemcy nazistowskie pracowały również nad bronią jądrową. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy wojna trwa 2, 3, 4 lata dłużej, Niemcom udaje się przeprowadzić próbę jądrową i ten samolot rzuca ładunek jądrowy nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Historia totalnie alternatywna, ale teraz wyobraźcie sobie, gdyby do niej doszło, jakby potoczyły się losy świata. Przekmińcie to i dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. W całym tym ciągu mamy skrzynię z bronią. Na pierwszy rzut MP40, no najbardziej popularne maszyny, które możecie kojarzyć nawet chociażby z filmów czy z rekonstrukcji. Trochę wyglądały jak takie wiertarki. Dalej mamy minę w skrzyni. Idąc dalej mamy Mausery, ale Mauser, ponieważ jest wykonany z drewna, to bardzo często po prostu już po tylu latach ulegał on degradacji i zostały same lufy. Natomiast to jest bardzo ciekawa konstrukcja, a mianowicie STG-44. Zostało ich wyprodukowanych tylko 200 tysięcy sztuk. Krąży taka legenda, ja też o niej słyszałem wcześniej, że na podstawie tego podobno właśnie Kałasznikow wymyślił swoje słynne AK. Tutaj jest bardzo ciekawa skrzynia, w której, słuchajcie, są Panzerfausty. Na pewno kojarzycie tą konstrukcję, ale jak się przypatrzycie tutaj, zobaczcie, co się wydarzyło. Prawdopodobnie efekt sabotażu, tak? Tak, to bardzo prawdopodobne jest, że jest to lewy pocisk, który z dużym prawdopodobieństwem być może polski pracownik przymusowy włożył. Najpewniej ktoś, kto z tego strzelił już ostatni raz w swoim życiu. Tak, bo rzeczywiście, jak go to zatkał to czymś tutaj, no to... To zobaczcie, że praktycznie połowa tego Panzerfausta po prostu zrobi się z tego kwiatek. Zapewne zastanawiacie się, co to jest za broń, a mianowicie nazywa się to Wolframen albo potocznie mucząca krowa. Silnik rakietowy wydawał taki dźwięk, jaki wydaje właśnie mucząca krowa. Na pewno kojarzycie to z Powstania Warszawskiego, ponieważ powstańcy, którzy słyszeli taką muczącą krowę, można powiedzieć, że no budziło to w nich duży strach, no bo takie coś nadciągało. Wychodzimy z podziemi, aby wejść do muzeum i obiecuję, jest to już ostatni obiekt na trasie turystycznej, bo za chwilę pójdziemy w te dzikie tereny. Ale dlaczego chcę wam to pokazać? Ponieważ w środku znajduje się enigmatyczna Enigma, czyli maszyna niemiecka szyfrująca.
moim zdaniem jeden z najciekawszych elementów tej ekspozycji, czyli jedna z kilku enigm zachowanych, oryginalnych, tak? To jest oryginalna enigma, jedna z nielicznych zachowanych w całej Europie. Słuchajcie, ta konkretna została znaleziona na wyspie Uznam. I nie bez powodu znajdują się obok szczątki rakiety V2, ponieważ właśnie z wyspy Uznam te rakiety startowały, a do kodowania używano enigmy. I ciekawą historię sprzedał nam Maciek z kanału History Hiking, ponieważ jedna z kobiet, która mieszkała w Londynie i przeżyła te bombardowania, przyjechała tutaj i opowiedziała historię ludzi, którzy przeżyli te bombardowania. Dla ludzi podczas II wojny światowej ponaddźwiękowa rakieta bombardująca Londyn była czymś niepojęta, ponieważ najpierw było uderzenie, a potem dźwięk. I ludzie czuli się wręcz jakby atakowali ich kosmici. Tak nowoczesna to była technologia. Zwiedziliśmy tą turystyczną trasę, ale mówisz, że te podziemia ciągną się o wiele dalej. Są takie stricte urbexowe. I masz moją ciekawość, co jest dalej, nie? Tak, generalnie nie mamy potwierdzenia, czy one się łączą z atrakcją turystyczną, nie? Natomiast Kamienna Góra ma podziemie dzikie, no i w związku z waszym przyjazdem nie wyobrażam sobie wam ich nie pokazać. No teraz ta nutka eksploracji musi być, musi nie? być, więc wejdziemy do takiego kompleksu, który nie jest udostępniony dla turystów, ale jest strasznie ciekawy. My w obrębie tego obiektu prowadziliśmy poszukiwania, które być może widzieliście. Mhm. Nagraliśmy też z tego filmu na nasz kanał, a nasze poszukiwania no, polegały na zlokalizowaniu miejsca wskazywanego przez więźniów. I te wspomnienia są dramatyczne, ale może o tym opowiemy już powiedzmy na miejscu, nie? Mhm. A żeby to udowodnić wam, że Kamienna Góra to jest również podziemne miasto, jesteśmy przy drugim schronie przeciwlotniczym. Nieopodal znajduje się jedna z filii obozu Grossrosen, obozu koncentracyjnego. I to właśnie z nieopodal z tamtego obozu, jeśli były jakieś naloty, nie było nalotów, ale jeśli było jakieś ryzyko tych nalotów, to więźniowie, jak i Niemcy mogli się tutaj schować. I zaczniecie teraz rozkminiać, czemu mówię o więźniach. Ponieważ więźniowie to była tania, w sumie darmowa siła robocza, która to wszystko budowała, więc i też im zależało, aby tych najsilniejszych można było przetrzymać i oni mogli dalej pracować. I to już się zaczyna robić pana szelacja. Zauważ. A, szyb, no. Tak. Mhm. To była właśnie legenda, że... On drożny. O, to była legenda, że więźniów mieli dusić, ale... Jeżeli duszono więźniów, to po co wentylacja tutaj? To jest racja. Właśnie trzeba pamiętać o jednej rzeczy i to był też taki dla nas taka informacja, że zaczęliśmy tunelu szukać. Przez cały czas w świadomości mieszkańców Kamiennej Góry i w takiej powszechnej wiedzy, bo przecież te relacje, o których my mówimy, te dramatyczne, do nich każdy z was ma dostęp. Wszyscy przypisywali, że do tej tragedii, do tego rzekomego duszenia więźniów miało dojść właśnie w tym obiekcie. Obiekt nazywa się Breitenau, czyli Brodno, bo my jesteśmy pod górą Brodno. I to miało właśnie w tym miejscu dojść do tej tragedii. Tylko obiekt jest zwentylowany. I teraz pytanie. Więźniowie mówią o tysiącach mordowanych tutaj ludzi. Zwróćcie uwagę, że nie mamy tutaj takich przestrzeni, w których można by było umieścić... Z pewnością, tysiące by to nie dokładnie wyszło. Ale co bardzo istotne i bardzo często wielu o tym zapomina, więzień pod wpływem takich emocji, jakim był poddawany, kiedy szczuto go psami, krzyczano na niego w tym twardym niemieckim języku, kiedy był wpuszczony do tunelu i w zasadzie godził się ze swoją śmiercią, on później po wojnie mógł tą sytuację zapamiętać zupełnie inaczej. I to jest rzecz, o której bardzo często wielu zapomina, nie? Że te emocje ludzi, którzy no, byli tutaj wpuszczani i celowano do nich z karabinu i po prostu mówiono im, że za chwilę zginą, no oni z 50 ciał mogli widzieć 1000, tak? I po prostu później zeznawać w taki sposób to po wojnie. Być może tak zapamiętali tą sytuację. Dobra, wchodzimy w głąb i zaczyna się robić już ceglana zabudowa. Ale ona po chwili znowu przechodzi w tą taką skalistą betonową. Aha, rzeczywiście, no. Zobacz, tu jeszcze jakieś zawiesie zostało. A to po takiej linie stalowej. Po linii, na oglądowaniu na pewno, na oświetlenie. Albo tak. Ale też jakaś ciekawa sprawa, zobaczcie, że tutaj są przecież takie boczne odnogi, co nie? I zobacz, że wracając jakby też do twojej historii, że może 1000 osób nie na raz zostało zagazowanych, tylko jakimiś etapami, bo zobacz, jeżeli byśmy tu, mówię czysto hipotetycznie, tak? Stworzyli załóżmy jakąś szczelną grudź, tak? Założyli tutaj drzwi, to istnieje takie prawdopodobieństwo. Nawet górą są jakieś przeloty zrobione, aby wprowadzić właśnie gaz. Prawdopodobieństwo, że ci więźniowie byli uduszeni w podziemiach jest bardzo duże i raczej więźniowie nie kłamali. Ważną informacją jest to, że tu na pewno nie był wpuszczany gaz. Jeśli więźniowie się dusili, to z braku powietrza. Tutaj gaz do środka nie był wpuszczany. Nie mówimy o wpuszczaniu gazu do podziemi. Tylko po prostu obiekt miał być na tyle duszny, że więźniowie po prostu brakowało im powietrza. Po prostu z czasem zabrakło się na śmierć. Ja nie sądzę, żeby ci więźniowie kłamali. Natomiast nie zgadzają mi się po prostu liczby. I wielu badaczy tego tematu po prostu nie zgadza się liczba zamordowanych ludzi. Ale
to, że ci więźniowie przez Niemców byli duszeni, no raczej jest pewne. Pytanie, czy na pewno w tym obiekcie? Czy być może jest jeszcze jakiś obiekt, którego my nie znamy? Tajemnice drugowojenne rozpalają wyobraźnię do tej pory, więc wyobraźcie sobie też, jak to rozpalało zaraz po zakończeniu II wojny światowej, więc wielu eksploratorów, poszukiwaczy szukało skarbów bądź dodatkowych przejść, aby rozwiązać te wszystkie legendy. Tak jak w tym wypadku, posłuchajcie, pusta przestrzeń, ktoś rozkuł tutaj, natrafił na gołą skałę, ale prawdopodobnie w jego wyobraźni, nomen omen może słusznie, spodziewał się odkryć przejście, kolejny tunel. Tutaj natrafił na gołą skałę, ale próbował. I takich prób będzie coraz więcej prawdopodobnie. I tutaj kończy się nasza wyprawa po tajemniczych obiektach Kamiennej Góry. Maciek, dziękujemy za to, że nas odprowadziłeś pod obiekt. To ja wam bardzo dziękuję, chłopaki. Zajebista wyprawa. Pamiętajcie o tym, aby zajrzeć też na kanał History Hiking oraz do nas i zasubskrybować obydwa te kanały. A ja tylko chcę jeszcze napomknąć, że to nie jest nasz ostatni, na pewno pierwszy, ale nie ostatni wspólny projekt. Także obserwujcie Urbex History, History Hiking, bo zamierzamy działać razem. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!